Ziemia. O ile nam wiadomo, to jedyna kolebka życia we wszechświecie. Co czyni naszą planetę tak wyjątkową? Odpowiedzi kryje odległa przeszłość Ziemi. By je odnaleźć, musimy cofnąć się w czasie, przyjrzeć się pierwszym ludziom, zderzającym się kontynentom, zmierzyć z dinozaurami, zanurkować w oceanach pełnych dziwnych form życia, poczuć chłód epoki lodowcowej i doświadczyć furii kosmicznego ataku rakietowego. Musimy cofnąć się w czasie aż do narodzin Ziemi. Wtedy będziemy mogli odtworzyć niesamowitą historię naszej planety i odkryć, dlaczego wszyscy tu jesteśmy. Stworzenie Ziemi. Nasza podróż zaczyna się niemal 5 miliardów lat temu. Coś jest nie tak. Nie ma śladu naszej pięknej, błękitnej planety. Jest tylko nowonarodzona gwiazda, nasze Słońce, które jest otoczone pyłem. Przybyliśmy za wcześnie, jeszcze zanim powstała Ziemia. Przyspieszając bieg czasu, możemy zobaczyć, jak grawitacja tworzy z pyłu małe głazy. Wydaje się, że to niemożliwe, iż powstanie z nich coś tak złożonego jak planeta. Przez miliony lat grawitacja łączyła te skały, aż powstała Ziemia. Jedno z co najmniej 100 ciał niebieskich okrążających Słońce. I pół miliarda lat temu nasza planeta bardziej przypominała piekło niż dom. Temperatura wynosi tu 1200 stopni Celsjusza. Nie ma powietrza, tylko dwutlenek węgla, azot i para wodna. Wszędzie jest żar i toksyczne opary. Gdybyśmy bardziej się zbliżyli, udusilibyśmy się i spłonęli w ciągu kilku sekund. Nowo powstała planeta jest kulą wrzących, płynnych skał. Nie ma tu twardych powierzchni, tylko niekończący się ocean lawy. Prosto na nas zmierza młoda planeta o nazwie Theia. Jest wielkości Marsa i przemieszcza się z prędkością 15 km na sekundę, 20 razy szybciej niż pocisk. Grawitacja intruza odkształca powierzchnię Ziemi.
Dookoła planety rozchodzi się fala uderzeniowa. Oba ciała niebieskie zmieniają się w ciecz. W kosmos wyrzucone zostają biliony ton odłamków. W ciągu tysiąca lat grawitacja dokonuje cudu i zmienia gruz w pierścień gorącego pyłu i skał, jaki otacza Ziemię. Z tego pierścienia tworzy się kula o średnicy ponad 3000 kilometrów. Obserwujemy narodziny naszego Księżyca. Znajduje się znacznie bliżej niż ten, który znamy. Oddalony jest o 22 tysiące, a nie 400 tysięcy kilometrów. Słońce wschodzi nad stygnącą ziemią. Zachodzi zaledwie 3 godziny później. Zderzenie wprawiło Ziemię w tak szybki ruch obrotowy, że doba trwa tylko 6 godzin. Dni mijają szybko, ale planeta zmienia się powoli. By zrozumieć powstanie Ziemi, musimy przeskoczyć miliony lat. Grad meteorów. Trzy miliardy 900 milionów lat temu bombardowały nas odpadki pozostałe po powstaniu Układu Słonecznego. Spójrzcie na te dziwne kryształy wewnątrz meteorów. Wyglądają jak ziarenka soli, tej samej, którą posypujecie frytki. W nich są maleńkie kropelki wody. Wygląda na to, że te zabójcze pociski mogły zawierać czynnik kluczowy do powstania życia na Ziemi. W każdym meteorycie jest tylko odrobina wody, ale bombardowały Ziemię przez 20 milionów lat, więc zasoby wody się powiększyły. Woda zbiera się na twardym gruncie. Jądro Ziemi nadal jest płynne, ale powierzchnia ostygła do 70-80 stopni Celsjusza. Wystarczająco, by powstała skorupa. W przyszłości możemy pić tę wodę. Każda kropla w oceanach ma miliardy lat. Niesiona wewnątrz meteoru mogła pokonać miliony kilometrów, by do nas dotrzeć.
Ziemia wygląda bardziej znajomo, ale wciąż jest niebezpiecznym miejscem. Ten wiatr wieje z większą prędkością niż obecne, nawet najbardziej niszczycielskie huragany. To megasztorm, wywołany przez gwałtowny ruch obrotowy planety. Księżyc znajduje się tak blisko Ziemi, że jego grawitacja jest przytłaczająca. Tworzy ogromne fale przemieszczające się po powierzchni planety. Czasem Księżyc się oddala. Fale maleją, a planeta obraca się wolniej. Siedemset milionów lat po narodzinach planety. Jej powierzchnię pokrywa życiodajna woda. Nie tylko woda. Tam na dole coś jest. Małe wysepki. Jakby pojawiały się znikąd. Dopóki stopione skały przebijają skorupę ziemską i wznoszą się ponad powierzchnię. Z czasem lawa stygnie i tworzy się wulkaniczna wyspa. Tak powstały te wysepki. W przyszłości połączą się ze sobą, by stworzyć pierwsze kontynenty. Młoda Ziemia ma wodę i ląd. Zaczyna wyglądać jak planeta, którą nazywamy domem. Ale atmosfera jest toksyczna, a temperatura bardzo wysoka. Nie przetrwałaby tu żadna forma życia. Meteoryty bombardują powierzchnię planety od chwili jej powstania. 3 miliardy 800 milionów lat temu nalot wszedł w nową, brutalną fazę. Coś zakłóciło orbitę tych meteorytów. Już dostarczyły wodę na planetę, ale transportują coś jeszcze. Rozpuszczające się meteoryty uwalniają minerały. Transportują węgiel i prymitywne proteiny. Aminokwasy, które z przestrzeni kosmicznej trafiają na dno oceanu. Panuje mrok. Promienie słoneczne nie docierają głębiej niż na 300 metrów. Jest przeraźliwie zimno. Musi być złudzenie. Miasto podwodnych kominów. To nie dym, tylko gorąca ciecz. Woda morska przesiąkła do wnętrza ziemi przez pęknięcia w skorupie. Ogrzewa się, po drodze zbierając minerały i gazy. Ta potężna mieszanka ponownie przedostaje się do oceanu, tworząc kominy. Dodajmy do tego związki chemiczne pochodzące z meteorytów, a woda stanie się chemiczną zupą. Nie wiadomo jak i kiedy, ale w jakiś sposób te substancje połączyły się.
i powstało życie. Teraz woda pełna jest mikroskopijnych organizmów. Te jednokomórkowe bakterie to najwcześniejsze formy życia na Ziemi. To decydująca chwila w procesie powstawania planety. Rozwijają się mikroskopijne organizmy. Przez setki milionów lat nic się nie zmienia. Nie ma postępu. Żadnego ewolucyjnego kroku w przód. Jedynymi formami życia są jednokomórkowe bakterie. By znaleźć bardziej złożone formy życia, musimy przenieść się na płytsze wody, do czasów sprzed 3,5 miliarda lat. To wygląda jak skały, a nawet jak rośliny wyrastające z dna morza. Każda z nich to góra żywych bakterii, kolonia zwana stromatolitami. Jakby za sprawą czarów, te bakterie zmieniają światło słoneczne w pożywienie. Ten proces, zwany fotosyntezą, wykorzystuje potęgę światła, żeby zmienić dwutlenek węgla i wodę w glukozę. Prosty cukier, podobny do tego, jakim słodzimy kawę. W czasie tej magicznej transformacji powstaje produkt uboczny, gaz, zwany tlenem. Pod wodą stromatolity powoli wypełniają ocean tlenem. W wodzie tlen zmienia żelazo w tlenek żelaza, który opada na dno oceanu, tworząc pokłady skał bogatych w żelazo. Pewnego dnia wykorzystamy je do budowy mostów, okrętów i drapaczy chmur. Ponad falami tlen zmienia atmosferę. Te stromatolity tworzą element kluczowy dla powstania życia na Ziemi. Bez nich nie mogłyby istnieć inne stworzenia. Każdy oddech zawdzięczamy tym koloniom prehistorycznych bakterii. Przez następne 2 miliardy lat rósł poziom tlenu. Planeta obracała się coraz wolniej, a dni stawały się dłuższe. Teraz trwają 16 godzin. Odkryliśmy, że powstawanie planety to długotrwały proces. 1,5 miliarda lat temu, 3 miliardy lat po narodzinach planety, nie istniały złożone formy życia. Nie było roślin, dinozaurów, ani ludzi. Ale Ziemia ma coś, czego nie ma żadna inna planeta. Siłę, która może wszystko zmienić. Nasza planeta. Piękna, błękitna kula pokryta wulkanicznymi wyspami. 1,5 miliarda lat temu istniały na niej prymitywne formy życia.
Przez miliony lat możemy zauważyć, że coś zmienia układ tych wysp. Ukryta pod oceanem skorupa ziemska popękała na rozległe płyty. Głębiej wciąż działa jądro Ziemi. Jest gorętsze niż powierzchnia Słońca. Tak gorące, że powoduje ruch skał pod skorupą. Te ruchy przemieszczają płyty tektoniczne, a razem z nimi oceany i wyspy. Mijają miliony lat. Nasza planeta wydaje się aktywna. Zmienia się. Żyje. Przez 400 milionów lat tworzy się nowy, wielki superkontynent, zwany Rodinią. W płytkich wodach otaczających Rodinię stromatolity przez ponad 2 miliardy lat korzystały ze swoich magicznych zdolności. Uwalniały tlen do atmosfery. Temperatura wynosi 30 stopni Celsjusza. Doba trwa 18 godzin. To bardziej przypomina Marsa niż Ziemię. By znaleźć życie, musimy przenieść się w czasie. Stan Waszyngton, 750 milionów lat temu. Jakaś siła z wnętrza planety rozrywa skorupę ziemską na kawałki. Jakby świat się rozpadał. Tylko jedna rzecz jest wystarczająco potężna. Upał. Wydostaje się z płynnego jądra Ziemi. Rozciąga i osłabia skorupę. Centymetr po centymetrze, rok po roku, ogromny superkontynent dzieli się na dwie części. Intensywna aktywność geologiczna spłodziła liczne wulkany. Pompują dwutlenek węgla do atmosfery. Wszędzie jest pełno dymu i gazu. Dwutlenek węgla miesza się z wodą. Powstaje kwaśny deszcz. Skały absorbują kwaśny deszcz razem z dwutlenkiem węgla. Teraz na Ziemi jest wiele skał, które zostały odsłonięte, kiedy kontynent się rozrywał. Jest ich tyle, że większość dwutlenku węgla zostaje wchłonięta z atmosfery i zamknięta w głazach. W atmosferze jest za mało dwutlenku węgla, żeby zatrzymać ciepło wokół planety. W ciągu zaledwie kilku tysięcy lat temperatura spada do minus 50 stopni Celsjusza.
To zamarznięte pustkowie w południowej Australii. 650 milionów lat temu. To początek tak zwanej Ziemi Śnieżki, czyli okresu uważanego za najdłuższą i najzimniejszą epokę lodowcową na naszej planecie. Ogromna ściana lodu o wysokości tysięcy metrów. Lód jest niepowstrzymany. Im więcej jest lodu, tym więcej światła słonecznego odbija się od powierzchni Ziemi. I tym szybciej lód się rozprzestrzenia. Istnieje drugi lądolód, równie wysoki. Obydwa zmierzają ku sobie z biegunów, by spotkać się na równiku. Teraz cały glob pokrywa lądolód o grubości do 3 kilometrów. Najpierw nasza planeta była roztopioną kulą ognia, a teraz jest zmrożoną kulą lodu. Całe światło słoneczne i ciepło odbija się i kieruje w kosmos. To nie może trwać wiecznie. Coś musi uwolnić Ziemię z tego mroźnego więzienia. Kiedy to nastąpi? Kto wie, czy życie przetrwa pod lodem? Powierzchnia jest zamarznięta, ale jądro wciąż ma wyższą temperaturę niż powierzchnia Słońca. Wulkany wybuchają, od kiedy świat zaczął zamarzać. Do tej pory nawet ich żar i potęga nie miały wpływu na lód. Wulkany wypompowują miliardy ton dwutlenku węgla. Przed zlodowaceniem skały absorbowały większość tego gazu. Teraz przykrył je lód, więc nic go nie wchłania. Dlatego coraz bardziej wypełnia atmosferę. Działa jak koc, który więzi ciepło Słońca wokół planety. Temperatura rośnie, aż wreszcie, po 15 milionach lat, lód zaczyna się topić. Naukowcy uważają, że w czasie Ziemi Śnieżki lód zepchnął skorupę w dół, a teraz zaczęła się unosić. Powstały szczeliny i słabe punkty oraz jeszcze więcej wulkanów. Te wulkany uwalniają dwutlenek węgla i temperatura wciąż rośnie. Topnienie nabiera rozpędu. Gwałtownie rośnie poziom tlenu. W wyniku reakcji chemicznych lód uwalnia tlen. Kiedy planeta była zamarznięta, promienie ultrafioletowe reagowały z cząsteczkami wody w lodzie. Powstał związek bogaty w tlen. Nadtlenek wodoru. Taki sam, jakim rozjaśnia się włosy. Gdy lód się topi, nadtlenek wodoru rozpada się i uwalnia ogromne ilości tlenu.
Ziemia budzi się jako zupełnie inne miejsce. W tym momencie, czyli 600 milionów lat temu, atmosfera jest cieplejsza, tak jak podczas letniego dnia. Doba trwa około 22 godzin. Dodajmy do tego wodę, a uzyskamy idealny przepis na życie. Przed Ziemią Śnieżką w oceanach powstały prymitywne bakterie. Nie mogły przetrwać epoki lodowcowej, która była 75 razy dłuższa niż cała historia ludzkości. Jeżeli coś przeżyło, najpewniej znajdziemy to tam, gdzie ostatnio widzieliśmy życie. W oceanie. Milionów lat temu, w pełnym tlenu oceanie, te prymitywne bakterie ewoluowały. Kilka z nich musiało przetrwać zlodowacenie. Wszędzie są rośliny. I coś jeszcze. To wygląda jak okryty pancerzem ślimak. Nazywa się Vivaxia. Jest jednym z nowych pokoleń złożonych organizmów wielokomórkowych. Wkraczamy w najbardziej dynamiczny okres historii Ziemi. Eksplozję kambryjską. Wyższy poziom tlenu sprawia, że stworzenia mogą osiągać większe rozmiary i tworzyć kostne szkielety. Są robaki, gąbki i one. To trylobity, dalecy krewni owadów, homarów, a nawet skorpionów. Życie w oceanie rozkwita. Od mikroskopijnych bakterii do takich olbrzymów. To Anomalocaris. Ma około 60 cm długości. Spójrzcie na jego duże oczy, ostre zęby i chwytne odnóża. Anomalocaris musi tylko wybrać zdobycz. Trylobit nie może się odwrócić. Jego miękki brzuch jest odsłonięty. Ma tylko 5 cm długości, ale jest jednym z pierwszych strunowców. Przez miliony lat
Ta prymitywna struna grzbietowa zmieni się w kręgosłup, który umożliwia nam przyjmowanie postawy pionowej. Zanurkowaliśmy w oceanie, spodziewając się, że tutejsze życie jest w ruinie. A wkroczyliśmy do pełnego życia świata, w którym trylobity grzebią, a potwory polują. Stworzenia zaczynają przybierać znajome formy. Pod falami są już dziesiątki tysięcy gatunków roślin i zwierząt. Rozwój życia wydaje się niepowstrzymany. Szukamy życia na lądzie. 460 milionów lat temu płyty tektoniczne znowu się przemieściły. Pod nami leży nowy kontynent – Gondwana. Temperatura wynosi 30 stopni. Poziom tlenu jest zbliżony do obecnego. Ziemia powinna być pokryta roślinami i pełna stworzeń, ale nie ma tu prawie nic, poza kilkoma kępami glonów. Przyczyna jest tylko jedna. Słońce. Pustoszy powierzchnię zabójczym promieniowaniem. Złożone formy życia, które widzieliśmy w oceanie, na lądzie nie mają szans. 50 kilometrów wyżej, tam gdzie promienie wkraczają w atmosferę Ziemi, dzieje się coś dziwnego. Kiedy tlen spotyka promieniowanie słoneczne, zmienia się w inny gaz – ozon, który otula planetę. Warstwa ozonowa wchłania zabójcze promieniowanie. Przez 120 milionów lat będzie się robiła coraz grubsza i zatrzyma coraz więcej promieniowania. Bez niej nie mogłoby istnieć życie na lądzie. Teraz rozkwita życie chronione przed promieniowaniem. Te małe kępki są pierwszymi roślinami lądowymi. Wytwarzają dużo tlenu. Jego poziom gwałtownie rośnie. ...375 milionów lat temu. Coś jest w wodzie. Porusza się. Pływa. To dziwna ryba. Zwana Tiktaalik. Szyja umożliwia jej uniesienie ciała. Używa płetw jak łap.
Wychodzi na ląd, gdzie rozwijają się rośliny. W ciągu 15 milionów lat ewoluują stworzenia zwane tetrapodami. Wykształcają silniejsze kończyny i będą spędzać więcej czasu poza wodą. 360 milionów lat temu ląd stanie się ich domem. Od tego stworzenia pochodzą wszystkie czworonożne kręgowce. Dinozaury, ptaki, ssaki oraz ludzie. Wszędzie dookoła są mchy i paprocie. Niektóre wysokie na co najmniej 30 metrów. To nasionko niesione wiatrem. Do tej pory rośliny rozmnażały się za pomocą jednokomórkowych zarodników, które potrzebowały dużo wody, żeby przetrwać i rozwinąć się. To nasionko jest wiele kilometrów od wody. Zarodnik rośliny ma własny zapas pożywienia i wody. W przeciwieństwie do niego nasiona mogą przetrwać z dala od wody wiele miesięcy, a nawet lat. Skromne nasionko rozsiewa życie po planecie. Wszystkie drzewa i rośliny wytwarzają tlen. Moglibyśmy tu stać i oddychać. Teraz byłoby to możliwe. Przeszliśmy długą drogę. Od bryły płonącej skały i pyłu do tętniącej życiem błękitno-zielonej planety. Nadal nie ma ludzi, ale są ryby, rośliny i to. Ważka wielkości orła. Ten olbrzym nazywa się Meganeura. Odnóża przekształciły się w skrzydła, znacznie zwiększając teren łowiecki prawaszki. Na ziemi żyją krocionogi, pająki i różne owady. Te stawonogi należały do pierwszych stworzeń, jakie wyszły na suchy ląd. Są wśród nas od setek milionów lat. Wyglądają niemal tak samo jak robaki, które obecnie zamieszkują nasze domy. Poza jedną dużą różnicą, są ogromne, tak jak Meganeura. Natknęliśmy się na zaginiony świat olbrzymów, w którym stawonogi mają 2 metry długości, a skorpiony są wielkości wilków. Tlen w atmosferze umożliwia im wykształcenie bardziej wydajnego układu oddechowego i osiąganie ogromnych rozmiarów. To przypominające jaszczurkę stworzenie to Chylonomus. Zwierzęta, które widzieliśmy do tej pory, składały jaja w wodzie. Te zawierają wodę i substancje odżywcze niezbędne do rozwoju Chylonomusa. Młode rozwijają się we własnym, samowystarczalnym stawie. Jajo to wielki przełom w ewolucji.
Teraz zwierzęta mogą opuścić wodę i podbić ląd. Ten młody chylonomus poprowadzi natarcie. To nowa gromada zwierząt. Gady. Życiu zawsze towarzyszy śmierć. Martwa materia roślinna gromadzi się i rozkłada, tworząc grube warstwy. Przez setki milionów lat zakryją je skały. Wysoka temperatura z jądra Ziemi i nacisk skał zmienią martwe rośliny w złoża węgla. Każda bryłka, którą spalamy w domach lub elektrowniach, powstała z roślin, które obumarły 300 milionów lat temu. Wśród tego rozkładu, w ukryciu, budzi się życie. Wkrótce nasiona wykiełkują i to pustkowie ponownie ożyje. Wydaje się, że życie zawładnęło naszą planetą. Stado stworzeń pasie się na równinach Syberii. Nie są dinozaurami. One pojawią się za co najmniej 20 milionów lat. Ale są duże. Ewolucja zrobiła ogromny krok naprzód. Małe jaszczurki, które wcześniej widzieliśmy, teraz są wielkimi gadami. Skutozaury to dalecy krewni żółwi. Są roślinożerne. Jeżeli one wyglądają tak groźnie, to drapieżniki muszą być naprawdę wredne. To Gorgonops. Doskonale zaprojektowana, prehistoryczna maszyna do zabijania. Szablaste zęby Gorgonopsa zraniły skutozaura. Drapieżnik obserwuje, jak utrata krwi osłabia jego zdobycz. Aż nagle wycofuje się. Dzieje się coś dziwnego. Ziemia robi się gorąca. Pod powierzchnią musi być bardzo wysokie ciśnienie. Pojawia się lawa, ale to nie jest pojedynczy wulkan. Eksploduje cała okolica. To powódź bazaltu. Ogromny pióropusz płaszcza unosi się z wnętrza planety, wypychając stopione skały przez pęknięcia w skorupie ziemskiej.
Bujny raj jest teraz martwym piekłem. Nie żyją skutozaury i gorgonopsy. Są pierwszymi ofiarami największego masowego wymierania na świecie. Wymierania permskiego. Na drugim końcu kontynentu Gondwana nic się nie dzieje. Pojawia się śnieg, ale temperatura wynosi 20 stopni Celsjusza. To nie śnieg, tylko popiół z erupcji odległej o 16 tysięcy kilometrów. Popiół spala się, dusi i zabija zwierzęta na całym świecie. Po erupcji atmosfera jest pełna dwutlenku siarki. W czasie deszczu gaz zmienia się w kwas siarkowy i pali wszystko, na co spadnie. Lokalna katastrofa staje się wkrótce globalną. Syberyjskie erupcje podnoszą poziom dwutlenku węgla w atmosferze ziemskiej. Rośnie temperatura. Woda wyparowuje. Giną rośliny. Myśleliśmy, że wreszcie znaleźliśmy punkt zaczepienia. Chyba się myliliśmy. Na lądzie nie ma śladu życia, ale w oceanach to niebywałe. Woda robi się różowa. Zniknęły rośliny, trylobity, drapieżniki. Nie zostało nic poza różowymi glonami. Nowa, cieplejsza atmosfera musiała ogrzać oceany i pozbawić je tlenu. Tylko one mogły przetrwać w tej stojącej wodzie. Syberyjskie erupcje zmieniają całą planetę. Wpływają nawet na dno oceanu. Patrzcie, bąbelki. Ale to nie tlen, tylko metan, wydobywający się z dużych kieszeni gazu pod powierzchnią morza. Metan to gaz cieplarniany, który jest co najmniej 20 razy groźniejszy niż dwutlenek węgla. Do tej pory był zamarznięty, ale ogrzały go ocieplające się wody oceanu. Uwolniony do atmosfery metan podnosi temperaturę do 40 stopni Celsjusza. To o 6 więcej niż przed syberyjskimi erupcjami. Teraz na śmierć skazane są nawet stworzenia, które przetrwały do tej pory. Od początku erupcji minęło 500 tysięcy lat. Przez cały ten czas na powierzchnię wydobywała się lawa. Teraz pokrywa obszar wielkości Stanów Zjednoczonych. Warstwa stopionych skał
ma 6 kilometrów grubości. Wyginęło 95% wszelkich form życia. Przetrwała garstka, które kopią nory w ziemi i jedzą cokolwiek. Wszystko inne wymarło. 250 milionów lat temu wróciliśmy do punktu wyjścia, pozbawionej życia planety. Prawie. Od niemal całkowitego wyginięcia życia na Ziemi minęło 50 milionów lat. Nasza planeta się zmieniła. 200 milionów lat temu istnieje tylko jeden superkontynent. Pangea. Rozciąga się od bieguna do bieguna. Nasza planeta dochodzi do siebie po masowym wymieraniu. Temperatura się stabilizuje. Kwaśny deszcz zostaje zneutralizowany. Odradzają się rośliny. Zniknęło 95% życia. Powstało miejsce dla nowych gatunków, które zdominują Ziemię jak nikt wcześniej ani później. Dinozaury. To ammozaury. Tak jak wszystkie dinozaury, ewoluowały z garstki gadów, które przetrwały wymieranie permskie. Mają 4,5 metra wysokości. Ze względu na swój rozmiar są powolne i bezbronne. Dilofozaury. Dwa osobniki. Są małe i szybkie. Ammozaur jest za duży na posiłek dla jednego dilofozaura, ale nie dla dwóch. Dinozaury opanowały Ziemię, ale żaden gatunek nie okiełzna niespokojnej, nieprzewidywalnej planety. Tutaj skorupa ziemska jest cieńsza. Wypływa spod niej lawa i drży od wstrząsów, jakby rozciągała ją jakaś niewidzialna siła. To samo dzieje się na przyszłym wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej. Płyty tektoniczne znowu są w ruchu. 190 milionów lat temu rozpadł się wielki superkontynent – Pangea. Odrywa się duży fragment lądu. Powstaje rów, który wypełnia nowy ocean o nazwie Tetyda. Zalewa przyszły Bliski Wschód.
prądy niosą substancje odżywcze na wody przybrzeżne przyszłej Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu. Substancje odżywcze wabią miliony ryb. Takiej ilości życia musi towarzyszyć śmierć. Dno oceanu zaściełają martwe ryby i plankton. Przez następne 10 milionów lat warstwy skał pogrzebią i ogrzeją martwe stworzenia. Pradawne ryby i plankton zmienią się w ropę. Każdy litr paliwa w naszych samochodach, każdy kawałek plastiku, który jest na ziemi, farba na ścianach, dywan pod naszymi stopami, nawet mydło, którym się myjemy. Niemal wszystko powstało w ten sposób. To 80 milionów lat temu płyta północnoamerykańska nadal oddala się od euroazjatyckiej. To dzieje się powoli, 2,5 cm rocznie. W takim tempie rosną nasze paznokcie. Przyspieszamy czas. Pod nami powstaje nowy ocean i nowe kontynenty. Montreal oddala się od Marrakeszu, a Nowy Jork od zachodniej Afryki. Kształtu nabiera świat, który znamy. Wypełnia się przestrzeń między dwoma kontynentami i powstaje rozległy ocean. Atlantyk. Na jego środku wyłania się wulkan. Już wcześniej widzieliśmy płyty w ruchu. Wiemy, że przyczyną są prądy oddziałujące głęboko pod skorupą ziemską. To dzieje się tu i teraz. Całe dno morza zostaje rozerwane na dwie części. Powstaje pasmo gór i wulkanów. Wypiętrza się wyżej niż Himalaje i jest dłuższe niż góry skaliste. Tutaj woda jest gorąca. Lawa wypływa z wnętrza ziemi. Kiedy stygnie, tworzy się nowy łańcuch gór wulkanicznych i nowe dno oceanu. To odpycha od siebie płyty i rozrywa Pangeę, zmieniając nasz świat. Ta aktywność geologiczna czyni Ziemię niespokojną, twórczą i wyjątkową. Każda przemiana naszej planety zmusza zamieszkujące ją stworzenia do adaptacji i ewolucji. Tak jak te ichtiozaury. Ich gadzi przodkowie żyli na lądzie. Ale te stworzenia zmieniły się razem z planetą. Wykształciły płetwy i przeniosły się do nowo powstałego Oceanu Atlantyckiego. Ten osobnik ma 6 metrów długości i porusza się z prędkością 40 km na godzinę.
to najszybsze stworzenie morskie i najskuteczniejszy drapieżnik, który rządził oceanami przez 50 milionów lat. Teraz pojawił się nowy pretendent do tronu. Pliozaur. Dłuższy niż autobus, ciężki jak ciężarówka. Jego szczęki są ponad 8 razy potężniejsze niż szczęki rekina białego, a zęby mają 30 cm długości. Ziemia i zamieszkujące ją stworzenia zmieniły się nie do poznania. To było stałym lądem, a teraz jest Atlantykiem. W tym miejscu obserwowaliśmy pasące się ammozaury i polujące dilofozaury. Świat dinozaurów jest inny, ale one wciąż rządzą. Wydają się niezwyciężone. To ssak przypominający ryjówkę. Ewoluował z niewielkiej liczby ssaków, które przetrwały masowe wymieranie sprzed 185 milionów lat. Jest zdobyczą dinozaurów. Dlatego większość ssaków żyje na drzewach lub pod ziemią i wychodzi nocą. Ssaki nie stanowią zagrożenia dla dinozaurów. Nic na Ziemi nie może zagrozić ich dominacji. Nic. Na Ziemi. To bryła kosmicznej skały. Duża. Ta asteroida ma około 10 kilometrów średnicy. Jest większa niż Mount Everest. Pędzi ponad 70 tysięcy kilometrów na godzinę. Prosto w stronę Ziemi. Zmierza do Zatoki Meksykańskiej, tuż obok półwyspu Yucatan. Przemieszcza się tak szybko, że mrugając możemy przegapić zderzenie, chyba że zwolnimy bieg czasu. Ten ułamek sekundy zmieni świat na zawsze. W chwili zderzenia tylna krawędź asteroidy jest prawie 11 kilometrów od Ziemi. Na takiej wysokości latają samoloty. Asteroida uderza z taką siłą, że niszczy wszystko, w co trafi. Sama natychmiast wyparowuje.
Uderzenie wyzwala energię milionów bomb atomowych. Nigdzie nie jest bezpiecznie, nawet tu w górze. Niektóre z tych głazów mają wielkość budynków. Fala uderzeniowa oddala się od miejsca uderzenia jak odłamek od pocisku. Minuty po zderzeniu, tysiące kilometrów od miejsca uderzenia asteroidy, Ziemia jest atakowana ze wszystkich stron. Spadają głazy. Ziemia się trzęsie. Fale tsunami niszczą wybrzeża. To dopiero początek gwałtownego ataku. Stopione skały i pył rozprzestrzeniają się i pochłaniają planetę. Całe niebo działa jak lampa kwarcowa. Powierzchnia Ziemi rozgrzewa się do 270 stopni. Rośliny zaczynają ulegać samozapłonowi. Nawet po miesiącach od uderzenia dym i pył wciąż blokują promienie słoneczne. Niedostatek światła sprawia, że rośliny umierają, a żywiące się nimi zwierzęta głodują. Trudno sobie wyobrazić, że cokolwiek mogłoby przeżyć. Sześćdziesiąt 65 milionów lat temu zderzenie zdmuchnęło, ukamienowało i spaliło dinozaury. Skończyły się ich trwające 165 milionów lat rządy. Wyginięcie dinozaurów to okazja dla innych gatunków. Ssaki, żyjąc pod ziemią, uniknęły pożarów. Miały się świetnie, bo są wszystkożerne. Wyginęły bardziej wybredne stworzenia. To niezwykli dziedzice korony dinozaurów. Gdy jedna historia się kończy, inna się zaczyna. Nie ma dinozaurów, więc to może być szansa dla naszych przodków. Dinozaury od dawna nie żyją. Na planecie panuje spokój. W tym nowym świecie ewoluują nasi przodkowie.
47 milionów lat temu powinniśmy ich znaleźć w tym jeziorze, które pewnego dnia będzie terenem należącym do Niemiec. To stworzenie nie przypomina wcześniej widzianych ssaków. Ma większe oczy i mózg. To Darwinius Massille lub Ida. Nie wygląda jak my, ale skamieniny z naszych czasów pokazują, że od tych stworzeń mogą pochodzić małpy i ludzie. Patrzymy 47 milionów lat wstecz i widzimy jednego z naszych najwcześniejszych znanych przodków. To jezioro znajduje się na kraterze wulkanu wyrzucającego trujący gaz. Jezioro, które zabiło Idę, zachowa ją w pozbawionych tlenu głębinach. Pewnego dnia, gdy woda zniknie, a Ida zmieni się w skamielinę, odkryjemy ją i rozpoznamy w tym prymitywnym naczelnym początek naszej własnej historii. Historii rodzaju ludzkiego. Jesteśmy coraz bliżej faktów, które pomogą nam zrozumieć, w jaki sposób wszystko, co widzieliśmy, od bakterii w oceanie przez chodzące ryby i żyjące pod ziemią gryzonie, doprowadziło do powstania ludzi. Dzięki temu dowiemy się również, jak powstała nasza planeta. 47 milionów lat temu atmosfera bardzo przypominała naszą. Temperatura wynosiła 24 stopnie Celsjusza. Doba trwała niecałe 24 godziny. Ziemia, na którą teraz patrzymy, jest niemal taka sama jak planeta, którą nazywamy domem. Prawie. Płyty tektoniczne znowu są w ruchu, razem ze spoczywającymi na nich kontynentami. Indie przesuwają się na północ, ku Azji. Płyta indyjska i euroazjatycka toczą tytaniczną walkę. Żadna z nich nie wygrywa. Obie zaczynają się wybrzuszać. Dawne dno oceanu unosi się na długości 2500 kilometrów. Powstaje potężny łańcuch górski. 1500 metrów. 4500. Teraz ponad 8000 metrów. To Himalaje. A to najwyższy szczyt świata. Mount Everest.
Jego wierzchołek sięga na taką wysokość, na jakiej latają samoloty. Topniejący na szczytach śnieg zasila wielkie rzeki – Ganges, Indus, Yangtze i Huanghe. Himalaje są jak ogromna wieża ciśnień. Pewnego dnia ich rzeki będą źródłem wody dla niemal połowy ludności świata. Dwadzieścia milionów lat temu na naszej planecie są wszystkie kontynenty i oceany, które znamy. Brakuje tylko jednego elementu. Nas, ludzi. Byśmy mogli ewoluować, tam na dole coś musi się zmienić. Wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki, między płytami tworzącymi skorupę ziemską, otwiera się ogromny rów tektoniczny. Ryft ma niemal 6000 kilometrów długości. Na jego skraju powstają góry. Jest tam. Wygląda jak małpa, a nie człowiek. Mogłoby na zawsze zostać na drzewach, ale świat się zmienia. Wypiętrzające się góry są jak mur. Blokują dopływ wilgoci z Oceanu Indyjskiego na ląd. Robi się gorąco i bardziej sucho. Bujny las deszczowy zmienia się w jałową sawannę. Nowy, cieplejszy klimat niszczy siedlisko tych stworzeń. Zmusza je do poszukiwania pożywienia, rezygnacji z ciągnięcia kończynami po ziemi, do wyprostowania się i chodzenia na dwóch nogach. To najważniejszy krok w historii ludzkości. Ten łańcuch górski wzdłuż wschodniego wybrzeża Afryki mógł się przyczynić do naszej wyprostowanej postawy. Niesamowite, że przypadkowy ruch płyt prawdopodobnie zaczął łańcuch zdarzeń, który doprowadzi do pojawienia się pierwszych ludzi. Mężczyzna i dziecko to mogłaby być scena z naszych czasów. Ale to dzieje się 1,5 miliona lat temu. To wczesny gatunek człowieka zwany Homo erectus. A to pierwsze ślady, takie jak nasze. Miniona i obecna cywilizacja, wszystko co kiedykolwiek żyło, wielkie wynalazki, genialne pomysły, złożona i wspaniała historia ludzkości zaczynają się tu i teraz.
Klimat powoli się zmienia. 70 tysięcy lat temu opada poziom morza. Przerwa między Afryką i Arabią zmniejsza się do zaledwie 13 kilometrów. Morze Czerwone jest wąskie i wystarczająco płytkie, żeby ta mała grupa mogła opuścić Afrykę. To kolejny gatunek człowieka. Homo sapiens. Ta grupa dostała się na drugi brzeg. Spoza Afryki są potomkami tych 200 istot. Czasem nasi przodkowie rozmnożyli się i zasiedlili Azję oraz Europę. Gdy ludzie wędrowali na północ, ogromna ściana lodu przemieszczała się na południe. Europa 40 tysięcy lat temu. Przodkowie naszego Homo sapiens dotarli tutaj i znaleźli szybko zmieniający się świat. Jest coraz zimniej. To środek lata, ale rośliny są zmarznięte, a rzeki skute lodem. Naturalne zmiany orbity ziemskiej, poziomu dwutlenku węgla i przepływu ciepłej wody na planecie sprawiają, że temperatura spada. Ziemia i jej mieszkańcy wkraczają w epokę lodowcową. Lodowce górują nad półkulą północną jak drapacze chmur. Rosną o 30 cm dziennie. Wolno i wytrwale rzeźbią krajobraz, żłobiąc wielkie depresje. Nasza planeta już nigdy nie będzie taka sama. Około 20 tysięcy lat temu lodowce się zatrzymują. Znaczna część półkuli północnej pokryta jest lądolodem o grubości do 2,5 kilometra. Biliony litrów wody zamknięte są w lodzie, więc poziom mórz opada. Dwadzieścia tysięcy lat temu pas lądu wyłania się z oceanu między Syberią a Alaską. To most między dwoma wielkimi kontynentami. Umożliwia ludziom przedostanie się z Azji do Nowego Świata, Ameryki. To ostatni kontynent, który zostanie skolonizowany. Ostatnia wielka migracja ludzi. I gdzieś tam są już pierwsi Amerykanie. Czternaście tysięcy lat temu odwracają się zmiany, które zapoczątkowały epokę lodowcową. Cofający się lód odsłania zupełnie inną półkulę północną. Lodowce wyżłobiły ogromne depresje, które teraz wypełniają się wodą i stają się wielkimi jeziorami Ameryki Północnej. Sześć tysięcy lat temu lód cofa się na bieguny, Arktykę i Antarktykę.
Po trwającej 4,5 miliarda lat podróży wróciliśmy do domu. To nasz świat, nasze czasy. Teraz po raz pierwszy możemy odtworzyć niesamowitą historię naszej planety. Pomaga nam ona zrozumieć, jak i dlaczego istnieje wszystko, co nas otacza. Od nieba nad nami, po wodę, kluczowy składnik życia. Ziemię pod naszymi stopami. I samo życie. Spektakularny skutek łańcucha katastrof i zbiegów okoliczności. Każdy triumf i każda katastrofa to krok na drodze, która doprowadziła nas tutaj, do każdego z nas. Ale na tym nie kończy się historia Ziemi. Wiele się wydarzyło, a stanie się jeszcze więcej. Ziemia będzie istniała przez co najmniej kolejne 4,5 miliarda lat. Wszystko, co widzieliśmy w czasie tej wyprawy, to tylko połowa historii. Wyobraźcie sobie, z jakimi cudami, koszmarami i dziwnymi stworzeniami będzie miała w przyszłości do czynienia nasza niezmordowana planeta. Następny rozdział historii Ziemi dopiero zostanie napisany. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Anna Jasiewicz. Czytała Justyna Gardzińska.